Zakłady mechaniczne obchodziły stulecie powstania przedsiębiorstwa. Z tej okazji odbyła się gala jubileuszowa. W auli Wyższego Seminarium Duchownego zasłużonym pracownikom wręczono odznaczenia państwowe i resortowe. Budujemy firmę inżynieryjską w mocnej grupie, polskiej grupie zbrojeniowej. Zakłady mechaniczne przetrwały trudne chwile, nawet takie, gdy planowano zamknięcie produkcji wojskowej i przeniesienie jej do innych zakładów. Nie utrzymała się branża hutnicza, a potem nieszczęśliwie zamknięcie zakładu zakończyła się działalność fabryki maszyn tarnych. Ale dzisiaj z optymizmem patrzymy w przyszłość. I to nie jest napisane tutaj, tylko ja naprawdę wierzę w to. Załoga także wierzy, że naprawdę optymistycznie. Gdyby nie zmiana filozofii Ministerstwa Obrony Narodowej, Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która mówi jednoznacznie, że modernizujemy polską armię w polskich zakładach zbrojeniowych, nie byłoby sukcesu. Zarówno zakładów mechanicznych, jak i pewno potwierdzą to koledzy prezesi siedzący na tej sali, także sukcesu w sektorze. Myślę, że ta historia dzisiejszych zakładów mechanicznych, jeśli patrzymy na to, co zostało zaprezentowane, wpisuje się także w historię Polski i te koleje, które przechodziła nasza ojczyzna w czasie stulecia. Ale też wpisuje się w historię tego regionu i Tarnowa, bo przecież to jeden z większych pracodawców dzisiaj tutaj na rynku, jeśli chodzi o ten region. Ale historia to przede wszystkim ludzie i dobrze, że wśród tych w czasie tej prezentacji, wśród slajdów znalazło się też zdjęcie, które pokazuje przynajmniej cząstkę załogi, która przez lata wypełniała treścią wszystko to, co działo się tutaj w zakładach mechanicznych. Składam serdeczne gratulacje z okazji tego jubileuszu Panie Prezesie, bo dzisiaj Zakłady Mechaniczne to spółka, która prężnie działa na rynku nie tylko polskim, ale i zagranicznym. Spółka, która wpisuje się w działalność Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wszystko to są sukcesy, które Państwu udało się przez te lata osiągnąć. I życzę, aby ten rozwój trwał i tak znakomicie był realizowany w kolejnych latach. Galę jubileuszową stulecia Zakładów Mechanicznych uświetnił koncert trzech tenorów.